Cześć, dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witam i pozdrawiam serdecznie z Hamburga. Moin aus Hamburg. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Wiadomości prasowe z Niemiec. Wspólnie przeglądamy, komentujemy prasę niemiecką, a przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Hauptthemen für heute sind, główne tematy na dziś to hohe Chance auf Leopard-Panzer für die Ukraine, duża szansa na czołgi Leopard dla Ukrainy, mangel an pedagogischem Personal an Deutschlands Schulen, brak kadry pedagogicznej w niemieckich szkołach. Wir legen los. Der Spiegel und Kanzler Scholz in Davos. Werberede statt Weltpolitik. Spiegel na początek, Kanzler Scholz w Davos, jego mowa, która została określona przez Spiegel jako reklama zamiast światowej polityki. Beim Weltwirtschaftsforum will Olaf Scholz über seine Vision klimaneutralen Deutschlands sprechen, doch die Rufe nach Leopard 2 Panzer für die Ukraine verfolgen den Kanzler bis nach Davos. Na Światowym Forum Ekonomicznym Scholz chciał mówić o wizji Niemiec neutralnych klimatycznie. Nie do końca się to udało, bo te apele o czołgi dla Ukrainy podążyły za kanclerzem nawet do Davos. Presja rośnie, tym bardziej, że słuchajcie, NATO generalsekretär Stoltenberg sagt Ukraine schwere Waffen zu, sekretarz generalny NATO Stoltenberg obiecuje Ukrainie ciężką broń und die Bild-Zeitung schreibt, zwei Tage vor Rammstein-Konferenz, der Druck aus den USA steigt und seit letzter Woche herrscht ein neuer Ton. A Gazeta Bild pisze o tym, że dwa dni przed konferencją w Rammstein presja ze strony Stanów Zjednoczonych rośnie, jest nowy ton w rozmowach und wir haben hier Informationen, das Bundeskanzleramt arbeitet im engsten Kreis und unter größter Geheimhaltung an einer Ausgestaltung eines Leopard-Plans für die Ukraine. Urząd Kanclerski, podaje to Gazeta Bild, pracuje w kręgu najbardziej zaufanych osób w największej tajemnicy nad projektem planu dostarczenia czołgów na Ukrainę. Die Tagesschau berichtet auch, Scholz ist bereit, Panzer zu liefern, aber unter der Bedingung, dass die USA auch Panzer liefern. Tagesschau natomiast donosi o tym, że Scholz jest gotów dostarczyć czołgi, ale tylko pod warunkiem, że Stany Zjednoczone również dostarczą czołgi. Na ten temat Tagesschau. Scholz angeblich zu Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine bereit. Er soll dies, laut Medienberichten, US-Präsident Biden gesagt haben, doch nur unter der Bedingung, dass auch die USA Kampfpanzer liefern. Das Kanzleramt hat sich dazu bisher nicht geäußert. Die Bild-Zeitung berichtet, versprochen, gebrochen. Gazeta Bild pisze o złamanej obietnicy. Mit dem neuen Verteidigungsminister Pistorius ist die Parität, also gleiche Anzahl männlicher und weiblicher Minister im Bundeskabinett erstmal futsch. Wraz z nowym ministrem, ministrem obrony narodowej, parytet, czyli równa liczba ministrów płci męskiej i żeńskiej w gabinecie zniknął. Nie ma tego. Teraz są takie domniemania, może będzie znowuż jakaś zmiana ze względu na tą równą liczbę kobiet i mężczyzn. Zobaczymy. Und wir haben auch Zoff um Greta Foto. CDU sauer, eine reine Selbstdarstellung, sagen die Politiker. Politycy CDU są dosyć rozgoryczeni postępowaniem Grety, zdjęciami, które tam wypłynęły, filmikami, mówią o czystej prezentacji, autoprezentacji Grety podczas protestów. Inflationsrate in der Eurozone sinkt auf 9,2%. Und nun frisst sich die Teuerung gefährlich in der gesamten Wirtschaft fest. Die wichtige Kernrate der Inflation ohne die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel steigt auf 5,2%, berichtet Business Insider. Słuchajcie, stopa inflacji w strefie euro spadła do 9,2%. Ale teraz inflacja niebezpiecznie wżera się w gospodarkę, bo inflacja bazowa z wyłączeniem silnie wahających cen energii i żywności wzrosła do 5,2%. To jest chyba największa inflacja od czasu wprowadzenia euro w ogóle. Business Insider weiter. EZB-Mitarbeiter glauben laut Umfrage nicht, dass die Zentralbank sich von der Inflation schützen kann. Bardzo ciekawe wiadomości, pracownicy Europejskiego Banku Centralnego nie wierzą, że bank centralny może ochronić ich przed inflacją, wynika z ankiety. No nie ma to jak zaufanie dla własnego pracodawcy, słuchajcie. Und wir haben neue Schockzahlen zu Migration. Illegale Migration erreicht Rekordniveau. Polizeigewerkschaft spricht von einem Höhepunkt verfehlter Migrationspolitik. Mamy nowe dane dotyczące nielegalnej imigracji do Niemiec. Policyjni związkowcy mówią o punkcie kulminacyjnej nieudanej polityki migracyjnej. Und Polizei stellte im Gesamtjahr 2022 knapp 92.000 Personen fest, die illegal nach Deutschland einreisten. W całym roku 2022 policja zidentyfikowała blisko 92 tysiące osób nielegalnie wjeżdżających do Niemiec. Ciekawe, ile osób nie zidentyfikowała policja. Gut, langwierige Bürokratie. Mieterbund fordert vorläufige Wohngeldbescheide.
No wiecie, biurokracja, dużo roboty mają urzędnicy, Stowarzyszenie Lokatorów wzywa do tymczasowych zawiadomień o zasiłku mieszkaniowym. Berlin will Mac Wohnungen bauen, berichtet RBB. Tutaj RBB pisze o tym, że w Berlinie pojawił się pomysł budowania mieszkań na restauracjach typu fast food. Zobaczymy, czy z tego coś wyjdzie, ponieważ te restauracje są zawsze niskie, można je nadbudować mieszkaniami, zobaczymy. Und wegen der Energiekrise erste Möbelhäuser montags dicht. Z powodu kryzysu energetycznego pierwsze sklepy meblowe będą zamknięte w poniedziałki w Niemczech, po prostu się nie opłaca. Magdeburger Chipfabrik liegt insgesamt im Zeitplan. Tutaj mamy nowe dane, czy nowe informacje na temat fabryki chipów, która jest planowana w Magdeburgu. Wszystko zgodnie z planem tam przebiega prawdopodobnie. Und Handwerksbetriebe klagen über erklärten Bewerbermangel, a przedsiębiorstwa rzemieślnicze skarżą się na rażący niedobór kandydatów. Ale skąd mają być kandydaci, jak są problemy w szkołach? CDF berichtet, das größte Problem an Deutschlands Schulen ist aus Sicht der Schulleiter der Mangel an pädagogischem Personal. CDF mówi o tym, że z punktu widzenia dyrektorów szkół największym problemem w szkół w chwili obecnej w Niemczech jest niedobór wykwalifikowanej kadry oświatowej. Zu diesem Thema. Lehrermangel, größtes Problem an deutschen Schulen. In einer Umfrage des Robert-Bosch-Instituts sagten 3/4 der Schulleitungen, dass sie Schülerinnen und Schüler deshalb nicht angemessen unterstützen könnten. 35% der Kinder hätten Lernrückstände. In ärmeren Vierteln seien es bis zu 2/3. Der Spiegel weiter, und 2023 wird ein Anstieg der Zahl der Menschen in Kurzarbeit erwartet. Spiegel pisze o tym, że w roku 2023 oczekiwany jest wzrost liczby osób pracujących w skróconym wymiarze godzin, tak zwanym Kurzarbeit. Und Elon Musk findet das Weltwirtschaftsforum langweilig und sei deshalb nicht gekommen. Die Organisatoren aber sagen, sie hätten ihn gar nicht eingeladen. Mich haben die auch nicht eingeladen. Musk mówi o tym, że Światowe Forum Ekonomiczne jest nudne, dlatego nie przyjechał. Natomiast organizatorzy mówią, że go po prostu w ogóle nie zaprosili. Mnie też nie zaprosili. Und eine Info aus Polen noch. Polen blickt verhalten auf Pistorius, berichtet Nordkorea, alles wegen Russland. Polska patrzy na nowego ministra obrony narodowej dość ostrożnie z powodu kontaktów z Rosją. Wczoraj o tym mówiliśmy. Boris Pistorius muss Skepsis überwinden. I tutaj Nordkorea pisze o tym, że Pistorius musi przezwyciężyć sceptyzm w stosunku do jego osoby. Gut, das war's für heute. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Życzę wam miłego, pełnego sukcesów dnia. Nie zapomnijcie o jakimś lajku, serduszku lub czymś tam. Będę się bardzo cieszył. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.